Cześć, z tej strony Diltek. Witajcie kochani w kolejnym odcinku i dzisiaj sprawdzimy, czy ten shiny dla mnie istnieje, czyli shiny Zigzagoon. Zapraszam na odcinek. Więc kochani, jak wiecie, no już od jakiegoś czasu jest oczywiście shiny Zigzagoon dostępny, tak? Odblokowaliśmy tutaj nasz event, żeby shiny Zigzagoon mógł być, no ale oczywiście no nie było innej opcji. I tak byśmy go dostali. Więc mamy pierwszy rajdzik tutaj z zaproszenia. Oczywiście jeśli macie nieznajomych, możecie w ciemno zapraszać. Tutaj dzięki bardzo Ricky za zapro. I zobaczmy sobie, jest friendship level increased. I czy pierwszy Zigzagoon będzie shiny, moi drodzy. Od razu tutaj nam się wykonały questiki, bo już troszeczkę pojeździłem, poszukałem. Nie jest shiny. Powiem wam, masakra, nie wiem, od trzech dni chyba robię tutaj questy i wszystko i nic. A słyszę ludzie po 2-3 shiny. Mówię, nie, masakra. Mam pecha ostatnio, no kurczę, nie mogę żadnych shiny złapać. Dobra, Zigzagoon złapany. Tutaj zaraz sobie wrzucimy incensa, bo mam kolejnego Zigzaguna jeszcze do sprawdzenia. Więc tu mamy 3 questy do sprawdzenia, czy Zigzagoon będzie shiny jakiś, zobaczmy. Pierwszy quest by było śmiesznie. Nie jest shiny. Chyba nie jest setką. Jakieś 200 coś to jest chyba za małe. Dobra, złapmy sobie na fast catch triku. Czyli to jest numer 2. Numer 3. Jeszcze 11. Trochę lepszy. Ale powiem wam, ja coś dzisiaj czuję, że ten shiny nie wpadnie. Dobra, siedzi. Jeszcze jedna szansa i wtedy wrzucimy sobie incensa, żeby zgarnąć kolejnego Zigzaguna z tego zadania. Muszę się w sumie spiąć, bo zostało mało czasu. Może teraz. 206. Masz. Powiem wam, masakra. Ja mówię wam, dzisiaj zobaczycie tyle Zigzagunów, ale shiny pewnie nie będzie. No zobaczymy, może przekonamy się za chwileczkę. Dobra, więc ja sobie wrzucę teraz w tym momencie incensa. Kurczę, mam cały plecak zapełniony incens, więc mamy tutaj questior wykonany. I zanim odjedziemy, zanim ruszymy poszukać Zigzaguna oczywiście na rajdach albo nowych questów. No nie. Jedziemy. Dobra kochani, na szybko, dostałem zaproszenie, mamy kolejnego rajda. Zaraz jadę szukać questów, generalnie na kolejne, oczywiście Zigzaguny, win a ride, tak? Jest quest na Zigzaguna, może też być Beldam, więc są dwa, jest win a ride, ale może być Beldam. Nie jest shiny, 330 to raczej nic dobrego. Więc win a ride, to jest Zigzagoon albo Beldam, ale no chyba w większości przypadków teraz jest Zigzagoon, ale tak i was informuję, nie? Dobra, jedziemy. Dobra kochani, mam nadzieję, że silnik wam nie przeszkadza, bo zaraz odjeżdżam, nie jest zbyt głośno, ale mam kolejne 3 rajdy win a ride, więc kolejne 3 szanse będą, ale no niestety nie ma tutaj żadnego Zigzaguna, jest tylko Vulpix, Ampharos, no tego nikt raczej nie będzie chciał zrobić, nawet nie ma Iveltala, więc jadę szukać dalej. Shiny Zigzagoon, proszę. Dobra, więc w sumie stwierdziłem, dobra, jeżdżąc teraz szukając Zigzaguna, stracę szansę na kolejne questy ze stopów, więc stwierdziłem, dobra, robię tego Vulpixa, bo teraz od razu sprawdzimy sobie wszystkie 3 questy. I jadąc, może mi Go Plus zbierze jakiegoś następnego kościora do shiny Zigzaguna. Także to kolejna szansa, bym sobie obciął tą
szanse. 490, 500 coś jest chyba seta, więc generalnie... Samochód odjechał, myślałem, że się nie zmieści, ale okej. Shiny Vulpix najpierw. Nie jest shiny, ale już ten ekran, powiem wam, się tnie tutaj strasznie. Dobra, zobaczymy, czy się złapie, żebym nie musiał znowu wchodzić w gyma, więc fast catch trick, ale dopiero wychodzę, jak się złapie. OK. I mamy teraz kolejne trzy szanse, no chyba, że to będzie Beldum jakiś, nie? Tak jak wam mówiłem przed chwilą, ale chyba raczej nie, chyba raczej powinien być zigzagu. No zobaczymy, jakby był shiny Beldum setka, też spoko na pewno. Dobra, sprawdzamy. Pierwszy. ...204, nie wiem, jakaś seta, nie sprawdzałem, chcę po prostu shiny. Ten shiny, no, jest tak ładny. Każdy go ma, no może nie każdy. Pamiętajcie, dajcie znać w komentarzach, kto już złapał shiny Zigzaguna w Pokémon GO. Dobra, 204, spoko. Ralcik, dobra, Ralcika. Ja sobie Ralcika złapię na szybko, bo to wiecie, candy, może będzie duży, może dostanę XL candy, ale nie będziemy czekać. Więc shiny check numer... Ojeja, już nie wiem. Było raz, dwa, pięć, sześć, siedem chyba? Siedem albo osiem. Zobaczmy. Nie no, ja wam mówię, bez kitu. Naprawdę. Nie wiem, co jest, ale no nie mam ostatnio szczęścia w ogóle do shiny. Fakt, dostałem też dużo komentarzy od was i od znajomych moich, którzy też grają dosyć dużo, że podczas ostatniego eventu nie złapali nawet żadnego shiny, a ja mówiłem, że złapałem, ile tam było? 11? No, także no wiecie, no ja lubię shiny, ja kocham shiny. Wiem, że usuwam je, no ale no potrzebuję miejsca na nowe shiny, także musicie mnie zrozumieć, no po prostu taki jest mój styl gry. Dobra, ostatni, bądź proszę shiny. 198. Jakby wpadło Shundo, to by było coś. Dobra, nie jest shiny, jedziemy dalej. Dobra kochani, trochę świeżego powietrza. Kolejne trzy questy znalezione. Kolejne trzy szanse na shiny. I znowu niestety muszę zrobić Vulpixa. Bo nie ma nigdzie zigzagunów, praktycznie żadnych rajdów. Jedynie zapraszają mnie znajomi, którzy mają oczywiście zigzaguny. No ale spoko. Shiny Vulpix, mam ich chyba z 4, więc w sumie... W ogóle nie wiedziałem, że tutaj jest metro. Nie miałem pojęcia. Wcześniej tutaj nie było. Dobra, to nie będzie Shundo, na pewno. W sensie... No nie jest shiny, tak myślałem. 494, 500 chyba, 500 coś jest setka. Ale widzicie, tam się questy na dole wykonały. Co jest z tym Vulpixem? Dobra, panie Vulpix, siadaj szybko i jedziemy na następnego, żebym mógł jeszcze dzisiaj dla was to zmontować. Dobra, siedzi. I sprawdźmy sobie. Trzy kolejne questy wykonane. Winner Raid. Dobra, nie sprawdzam, czy się złapał. Najwyżej się zestakuje, trudno. Kolejny. Nie wiem ile ja mam zrobić tych questów. Jak niektórzy zdobyli go po drugim questie albo po drugim rajdzie. A ja nie wiem, ile ich już zrobiłem. Dużo, naprawdę dużo. I jeszcze nie ma żadnego shiny. Dobra, ostatni. Ostatni. W sensie na tą chwilę. Bo jeszcze sobie coś pojeździmy, zobaczymy, czy będzie. Jakieś questy będą, bo nie chcę jeździć za daleko. 203. Nie shiny. Jedziemy dalej, no co? Moi drodzy, tym razem Espur. Bez kitu, no nie ma żadnego zigzaguna na rajdzie, no. Nie mogę żadnego znaleźć. No przynajmniej w mojej okolicy. Jakby pewnie pojechał do centrum, to może by było, ale...
myśleć o tych korkach całych, to masakra. 719 z tego co pamiętam, chyba jest setka espura, więc na szybciutko, widzicie, kolejne trzy questy znalazłem, udało się tutaj znaleźć między głównymi uliczkami. Dobra, siedzi, spoczko. I dobra, Shiny Zigzagoon, po to przyjechaliśmy z kitu, czy on w ogóle istnieje dla mnie, no. Pierwszy Shiny check. Nie Shiny, 199, pewnie słaby. Dobra, wykonał się quest na Luminius, to dobra, to sobie tam kiedy indziej zrobimy. Numer 2. Bez kitu, no proszę. Chcę złapać Shiny. Masakra, masakra. Kurczę, trik się nie rzucił. Dobra, spoko. Usiadł. Zigzagunik. Dobra, i powiem wam, jeszcze zrobię ja małą rundkę tutaj w okolicy. Może i prawdopodobnie to będzie ostatnie. Ostatnie będą to czeki. No nie, no nie, no nie. Szukam dalej. I dobra, kochani, to jest chyba ostatnia tutaj seria naszych questów. Espeona teraz robię, więc troszeczkę może to zająć. I strasznie mi się siusiu chce. Więc muszę wracać do domu. Ale no nie będę już jeździł dalej po prostu, bo no to już się tak zagłębię daleko, że będę i daleko od domu, muszę wrócić do domu, właśnie wrócić. Wrócić, żeby zmontować dla was ten odcinek. W ogóle tutaj ten Espeon. Nie no, chyba powinienem dać radę solo, nie? Dobra, Espeonik, easy. Easy robota tutaj na rajdzie, nie było żadnej jednogwiazdkowego rajdu, więc musiałem zrobić Espeona, ale dobra. Dwa tylko znalazłem questy na 1772, wysoki. Dwa questy znalazłem na Winner 8 i znalazłem na Gibla 3 Excellence in a row, więc to sobie zrobimy kiedy indziej. W sumie nawet pewnie kiedyś tam sobie zrobię, żeby tutaj wam oczywiście czasu nie zajmować, bo nie wiem czy mi się uda, ale jak widzicie 3 Excellence in a row. Także dobra, pierwszy shiny check. Bez kitu, ja wam mówię, ten shiny dla mnie nie istnieje. Masakra. Raz, dwa, trzy. Dobra, siedzi. Ojej, no bez kitu. Czemu? Także dobra, kochani, ja jadę do domu. Mi się chce siusiu. I podsumujemy sobie, może jeszcze znajdę jakiegoś questa po drodze, to zrobimy shiny check. Także kochani, podsumowując. Ten shiny po prostu chyba dla mnie nie jest stworzony, bo no widzicie ile dzisiaj zrobiliśmy, ile generalnie łącznie zrobiłem, nie pamiętam ile ich usunąłem, ale dużo. Przetradowałem jakieś oczywiście kilometrowe, tak po prostu, ale no shiny nie ma, także masakra, masakra. Ale jadąc do domu jeszcze zgarnąłem jeden, na szybko zrobiłem sobie z zaproszenia Iveltala jeden rajdzik oczywiście, także mamy dwa ostatnie shiny checki, ale szczerze ja tutaj się nie spodziewam, żeby było coś jeszcze, bo nie mam szczęścia, nie mam szczęścia, ale trudno, złapię się to, złapię się, będę później może wykluwał jajka, może kiedyś go zdobędę, zobaczymy. Ale teraz ostatni shiny check, excellenty później. Nie jest shiny. Także z mojej strony, kochani, to by było na tyle. Jeżeli podobał wam się odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Jeżeli złapaliście swojego shiny, to dajcie znać w komentarzu. Gratulacje dla was. I my widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Cześć.